W poranku wnet gościem jest Bartłomiej Sochański, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Uchwała Sejmu o usunięcie skutków kryzysu konstytucyjnego jest niezgodna z konstytucją. Takie jest orzeczenie, taki jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Co ono oznacza? Oznacza, że te treści normatywne, które są w uchwale Sejmu z 6 marca, zostały wyeliminowane z polskiego porządku prawnego. Przypomnę tylko, że uchwała sejmowa była skutkiem, była przyczyną tego, że pan minister sprawiedliwości nie uczestniczy w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, że orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego się nie publikuje, pomimo takiego konstytucyjnego i ustawowego obowiązku. Uznano trzech sędziów po 8 latach za wybranych nieprawidłowo. To chyba pierwszy taki przypadek, który znam w państwach prawa, w cywilizowanych państwach prawa, że Sejm czy jakikolwiek organ uchyla własną decyzję sprzed lat i uchyla skutki tej decyzji, obarczając jakby ciężarem tych skutków osoby trzecie, bo przecież tymi skutkami to my jesteśmy wszyscy obarczeni jako obywatele. Ale ponieważ uchwała Sejmu dotyczyła Trybunału Konstytucyjnego, a uchwała Trybunału Konstytucyjnego unieważnia uchwałę Sejmu, no to czujemy, że jesteśmy w, że jest węzeł gordyjski, krótko mówiąc, bo teraz Sejm powie, ale przecież według naszej uchwały to, co orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest nieistotne, bo jest, ma tą skazę konstytucyjną i co wtedy? Niewątpliwie to jest pewnego rodzaju problem. To jest, to nosi wszelkie znamiona kryzysu konstytucyjnego. Mamy do czynienia z takim polskim judicialization of politics, czyli takim trochę wejściem polityki w strefę prawa, jak i odwrotnie, politization of judiciary, czyli polityzacją sądownictwa. Ten kryzys musi być jakoś rozwiązany. Ja jestem zdania, że powinniśmy spróbować jakichś metod koncyliacyjnych, ale tak na razie nikt, o ile mi wiadomo, w tej sprawie ze sobą nie rozmawia. Ale jaka, no to troszkę pana sędziego zaprowadzę do tego labiryntu politycznego, no bo tutaj jest pies pogrzebany. No skoro premier Donald Tusk stwierdził, że pewne instytucje i pewien porządek prawny w Polsce, który mu blokuje skuteczną władzę, jest można ominąć, no to co? Panie redaktorze, trybunały konstytucyjne we wszystkich państwach zawsze blokują władzę. Po to one są. Od Kelsena są wymyślone dlatego, żeby pewnego rodzaju ekscesy władzy ograniczać. Trybunały konstytucyjne stoją na straży tego, żeby prawo stanowione przez ustawodawcę było zgodne z ustawą zasadniczą. Trudno powiedzieć, żeby Sejm, który nagle po wielu latach stwierdza nieważność wyboru przez siebie niektórych sędziów, działał w sposób prawidłowy i zgodny z konstytucją. Jeżeli mamy w konstytucji zapisane, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są powszechnie wiążące i ostateczne przede wszystkim, no to nie można w uchwale sejmowej rozstrzygać, że te orzeczenia nie mają mocy obowiązującej. Ja sobie zdaję sprawę, że jest napięcie między władzą polityczną i Trybunałem Konstytucyjnym, ale jeszcze raz wracam do tego, że to napięcie jest normalne, to nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast skala tego napięcia w Rzeczpospolitej Polskiej jest zdecydowanie zbyt wysoka. No bo nie respektuje się, tak jak pan sędzia powiedział, nie są publikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jak są niepublikowane, to nie wchodzą do porządku prawnego Rzeczpospolitej. I co?
No i mamy rzeczywiście pewien rodzaj klinczów. Myślę, że już niebawem będziemy mieli te orzeczenia publikowane. Mam taką nadzieję, że... Na jakiej podstawie pan sędzia ma nadzieję? To jest wiara, czy... To jest wiara jednak w ludzką zdolność do kompromisu i w to, że ludzie są dobrzy i że to, że można pewnego rodzaju dobrym działaniem takie konflikty rozwiązywać. Ja myślę, że już niebawem będziemy mogli przeczytać treść orzeczeń trybunalskich na naszych stronach internetowych. Natomiast co zrobi rząd? Trudno mi powiedzieć. Trzeba pamiętać, że te dzienniki promulgacyjne, zwłaszcza Monitor Polski, to jest kwestia decyzji organów rządowych. A jakie były skutki tej uchwały Sejmu z 6 marca? No takie są skutki, że na tą uchwałę organy państwa powołują się jako na podstawę prawną, na przykład nie przedkładając stanowiska w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, albo właśnie odmawiając publikacji orzeczeń, twierdząc, że te orzeczenia obarczone są wadą prawną, albo niehonorowanie w składach sędziowskich, tych sędziów, których Sejm uznał za wybranych nieprawidłowo. I teraz, kiedy to, co postanowił Trybunał Konstytucyjny wczoraj, to jak zmienia się sytuacja tej uchwały z 6 marca? Oczywiście, że tak. Zgodnie z... Stwierdzenie, że jest niekonstytucyjne. I co? I co dalej? I co teraz robi marszałek Sejmu? Co teraz robi Sejm? Stawia pan bardzo dobre pytania, tylko że moja skromna osoba nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale spróbujmy. Spróbujmy przynajmniej pójść trochę, popuścić wodze wyobraźni i powiedzieć, co się stanie. Otóż ja myślę, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o zachowanie rządu, nic się nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar, powiedziałbym, taki konstytucyjny, Trybunał zrobił to, co do niego należało, ma obowiązek orzekać, nie wymyśla spraw. Trybunał nie rozstrzyga spraw, które sam sobie przedkłada. Sprawy do Trybunału wpływają od uprawnionych podmiotów. Trybunał je rozstrzyga, bo ma takie prawo i obowiązek i jest zgodnie z konstytucją. To jest zadanie również konstytucyjne. No dobrze, ale jeżeli teraz, tak jak pan powiedział, jakie są konsekwencje uchwały z 6 marca, jeżeli dalej będą takie konsekwencje, to jakie są konsekwencje tych konsekwencji? To znaczy tak, moim zdaniem podmioty, czyli zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, piastuni tych osób prawnych, jak to się mówi, czyli osoby odpowiedzialne za zarządzanie instytucjami, osobami prawnymi, będą narażone na odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i dyscyplinarną, a nawet karną z tytułu nadużycia niedopełnienia obowiązków. Tak? To jest przestępstwo ścigane prawem karnym, konkretnie artykułem 231 kodeksu karnego. Czyli może być taka sytuacja, że według konstytucji i orzeczeń Trybunału pan minister Bodnar sam siebie będzie musiał ścigać? Myślę, że oczywiście do tego nie dojdzie i że obecna sytuacja sprowadza trochę całą rzecz do absurdu, ale wina nie leży po stronie Trybunału, tylko po stronie ministra, który nie chce wykonywać trybunalskich orzeczeń. Jest pewnego rodzaju zmowa wśród elit prawniczych, które postanowiły anihilować, to znaczy wyeliminować Trybunał Konstytucyjny z życia publicznego w ten sposób, że stosuje się zbiorowy opór wobec tego, co czyni Trybunał Konstytucyjny. Nie wiem, czy pan redaktor zauważył, a myślę, że to jest dobry temat na jakąś dłuższą rozmowę, ale obecnie prawo powstaje także w oparciu o system zachowań, mimo że niektóre organy nie mają kompetencji do stosowania prawa. Takim przykładem są na przykład wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie poza kompetencjami powierzonymi w traktatach Trybunał w Luksemburgu tworzy normę w drodze wykładni prawa, ale to są normy prawne. One są stosowane dlatego, że sędziowie je stosują.
my musimy się umówić wszyscy na stosowanie prawa i wtedy będziemy, dojdziemy do jakiegoś takiego skutku, że będzie panował w państwie porządek. Mam nadzieję, że nie ma pan na myśli to, że Trybunał powinien pożegnać się ze swoimi zadaniami i nie wypełniać swoich obowiązków. Tego Trybunał mówi i orzeka to, co nam wyznacza konstytucja. Ale przecież czujemy i wiemy, że następuje destrukcja systemu prawnego w Polsce. No tak, bo tak jest. Tak, jest chaos i destrukcja niezwykle niebezpieczna w kontekście tego, co słyszałem przed chwilą, czyli wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Za naszą zachodnią granicą mamy centralizację Unii Europejskiej. To są wszystko zjawiska nowe, ale zagrażające naszej suwerenności i wiadomo, że suwerenność nie zależy tylko od sytuacji zewnętrznej. Państwo niestabilne i rozerwane jakimś kryzysem konstytucyjnym musi prędzej czy później tą suwerenność przynajmniej utracić. A jak pan słyszy wysokich urzędników Komisji Europejskiej, w tym przewodniczącą Komisji Europejskiej czy wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, mówi, właśnie Polska wraca na drogę państwa prawa. To co pan myśli? Ja myślę, że oni mówią pod publikę, pod pewnego rodzaju tezę, która została stworzona jakiś czas temu. Nie potrafię tego okresu dokładnie w tej chwili zlokalizować, ale myślę, że to był taki proces kroczący, gdzie zaczęto przedstawiać Polskę jako kraj niepraworządny i obarczać odpowiedzialnością za tą tak zwaną niepraworządność rządy prawicowo-konserwatywne, które nie odpowiadały Unii Europejskiej, bo były eurosceptyczne. I to wszystko, jeżeli chodzi o tą ocenę. Może jeszcze dwa słowa w sprawie tej praworządności. Ja nie lubię tego słowa, bo jestem z tego pokolenia, które pamięta dawny system i pamięta, że w przemówieniu wprowadzającym stan wojenny generał Jaruzelski również się powoływał na potrzebę ochrony praworządności, o czym niewielu ludzi pamięta. Wielu ludzi pamięta, że Teleranka nie było. Natomiast co było w przemówieniu, to niewielu ludzi sobie dzisiaj przypomina, ale ja pamiętam. Zwłaszcza to, że była mowa o praworządności. Ale jeszcze raz powiedzmy, bo tak, powiedział pan sędzia o tym, że jest jakiś zbiorowy opór wśród sędziów. Na czym ten opór wśród sędziów polega? Dużej części sędziów, która stosuje prawo tak jak je rozumie poprzez wykładnie trybunałów europejskich, podczas kiedy w wielu dziedzinach trzeba tutaj stosować jednak prawo polskie z wyprzedzeniem przed orzecznictwem trybunałów europejskich. A kiedy będzie pan sędzia powiedział, że już jest za późno, żeby naprawić ten system? Żeby naprawić system, nigdy nie będzie za późno. Zawsze trzeba się starać ten system naprawić, ale racja jest taka, że jak będziemy się pogrążać w tej takiej, spadać z tej pochyłości, to możemy się znaleźć w sytuacji, kiedy trudno będzie rzeczywiście coraz trudniej poskładać te rozsypane klocki. A może przyjmiemy ten porządek europejski, inny system prawny, skoro będzie centralizacja Unii Europejskiej. Wie pan, czasami gdy jestem w złym nastroju, to mam takie wrażenie, że o to chodzi, że cały ten proces, który próbowaliśmy w krótkiej rozmowie zdiagnozować i opisać, właśnie do tego zmierza, żeby ludzie w Polsce powiedzieli, że nie mamy dobrych prawników, że elity prawnicze się rozsypały, że wszyscy są skłóceni, że niektórzy sędziowie stosują jedne przepisy, inni drugie i że może lepiej, jeżeli będziemy mieli zamiast tych naszego polskiego wymiaru sprawiedliwości, jakiś porządny wymiar sprawiedliwości europejski. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale tak w tyle głowy takie myśli czasami mnie nachodzą. To co powinien marszałek Sejmu po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego teraz zrobić? Po unieważnieniu uchwały z 6 marca i uznaniu jej za niekonstytucyjną.
Wie pan, moim zdaniem w ogóle nie powinno takiej uchwały być. Trybunał próbował się dowiedzieć, kto jest autorem tej uchwały i żeby porozmawiać z, albo z autorem, albo z kimś, kto taką uchwałę opiniował. Nie znaleźliśmy nikogo, mimo że pan marszałek zechciał zwrócić się z pismem do Trybunału i przedstawić swoje stanowisko w sprawie, na tak sformułowane pytanie jednak nie odpowiedział. Ja nie jestem doradcą pana marszałka, ani myślę, że przecenia mnie pan tym pytaniem, trochę prowokując do tego, żebym doradzał, co miałby zrobić teraz pan marszałek. Ja myślę, że rozwiązanie jest proste. Przecież to nie jest takie trudne, żeby przedstawiciele Sejmu i przedstawiciele prokuratora generalnego brali udział w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Co to komu szkodzi, jeżeli zaprezentuje swój pogląd prawny przed Trybunałem? To nic nie zaszkodzi, jeżeli rząd uruchomi swoje agendy, aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego były publikowane. Tak jak mówi Konstytucja. Przecież nie trzeba żadnego wysiłku. Zawsze tak było i powinno tak być. No ale wtedy postawienie przed Trybunałem stanu prezesa Glapińskiego będzie trudniejsze. Ja rozumiem, ale w żadnym europejskim państwie prawa nie stawia się prezesa banku centralnego przed sądem politycznym. Przecież to jest jawnie niepotrzebne, nielogiczne i nierozsądne. Moim zdaniem, niestety, prawo stało się w naszym państwie osią sporu politycznego. To bardzo niedobre, bo prawo powinno służyć rozwiązywaniu sporów politycznych, a nie być jego jakby zarzewiem. Nie wiem, gdzie są początki tego sporu, tego napięcia. Jeżeli by sprawa ode mnie zależała, to bardzo chętnie bym się przyczynił do tego, żeby to napięcie wyciszyć i skończyć. Powiedział pan Bartłomiej Sochański, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w składzie orzekającym wczorajszej decyzji Trybunału. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Godzina 8:03. Jakub Duszak i Wiadomości.